Proszę się przedstawić, podać nazwę ogrodu i miejscowość, w jakiej się znajdujemy. Dzień dobry, nazywam się Mieczysława Barcikowska. Znajdujemy się w ogrodzie Pionier na terenie miasta Rypina. Jak duży jest to ogród, ile ma działek i ilu członków? Ogród jest zlokalizowany na ponad 6 hektarach. Działkowiczów jest 152. Właściwie to mamy w dwóch działkach. Ogród jest położony z dwóch stron drogi. Jaki charakter mają działki w tym ogrodzie? O, tutaj to jest różniście. Głównie działki są rekreacyjno-wypoczynkowe, ale jest gro działkowiczów, którzy tak jak ta obok działka ma właściwie większość warzywek i różnych nasadzeń związanych z żywnością, które w dzisiejszych czasach to jest bardzo cenne, bo coraz bardziej widzimy, że żywność drożeje. A tutaj, jak widzimy, są ogóreczki, pomidorki, truskaweczki, wszystkie. Ale nie wszystkie działki są tak. Niektórzy mają po kilka rządków tylko warzywek, a resztę trawę. I drzewa owocowe, krzaki, bo po prostu to jest dodatkowe źródło dla rodziny i dodatkowe źródło dochodu, bo przecież jeśli mama da córce, to już córka nie kupi tej części. Czy są jakieś problemy, z którymi zmaga się zarząd? Tak, tak, problemy są. Główny problem to jest śmieci. Działkowicze nie rozumieją tego, że mamy wywożone śmieci, tylko plastik, szkło i zmieszane. Działkowicze po prostu wyrzucają śmieci w worki, kładą to przed tym. Ja potem muszę dodatkowo uzgadniać z komesem, żebyśmy te śmieci za dodatkowe pieniądze są wywożone. Jest nawet drzewo czy coś z tym, że mamy takie uzgodnienia z panem, który ma pali drzewem, ma u siebie piece i kuchnię, gdzie może drzewem palić i do niego zanosimy część drzewa, ale to już nasz gospodarz musi to tam zanieść. I to jest właściwie najgorsze. Poza tym jest również problem z wjazdem na teren ogrodu. Z tego względu, że nie wszyscy rozumieją, że alejki są bardzo małe. To jest stary ogród. Ogród, który ja przynajmniej w nim jestem od 1982 roku, mam działkę, ale ogród ten powstał jeszcze 5 lat wstecz. I te alejki są wąskie. Nie da rady, żeby dwa samochody się zmieściły, a ludzie chcieliby jeździć. Jest zakaz wjazdu, nie można wjeżdżać. I to jest problem, bo niektórzy chcieliby jeździć. Tak jak w ogrodzie obok, gdzie są o wiele, wiele szersze alejki. Chciałam jeszcze panią zapytać, jak ocenia pani jako prezes zarządu rodzinnego ogrodu działkowego przynależność do Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców? Tutaj to naprawdę należy się pochwała z uwagi na to, że kiedykolwiek byliśmy w potrzebie, że tak powiem, finansowej, to zawsze mogliśmy liczyć na pomoc zarówno z zarządu, czy z Warszawy. Po prostu staraliśmy się o dotacje, czy większy zastrzyk gotówkowy, gdzie można było zaprowadzić światło, gdzie można było kupić skrzynki do tego światła, gdzie można było podłączyć się do miejskiej sieci wodociągowej, gdzie w ogrodzie małym, bo nasz ogród składa się z dwóch terenów, gdzie w ogrodzie żeśmy, no to już jest z 10 lat temu, założyli prąd i tam po prostu wszyscy działkowicze mają dostęp do światła, ale na to dostaliśmy dotację z Torunia. Podobnie zresztą jak inne remont budynku żeśmy przeprowadzali też było i wiele, wiele innych. Chociażby te głupie skrzynki do światła, to też trzeba było poprosić jeszcze o trochę pieniędzy, bo jesteśmy, właściwie to są biedni ludzie. Tutaj to są sami dawni robotnicy i nie przelewa im się, bo są ogrody, gdzie jest dużo dyrektorów, dużo różnych osób na stanowiskach, które mają inne zasoby finansowe. Tutaj ludzie są biedni i stąd nasza pomoc z Torunia czy z Warszawy bardzo nam jest przydatna. I na zakończenie chciałam panią zapytać, czy korzystacie państwo z poradnictwa udzielanego przez Okręgowy Zarząd i Krajowy Zarząd, telefonicznego i internetowego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Korzystamy zarówno z tego, jak i z broszurek i czasopism, jakie dostajemy. Ja
czytam, ale również przenoszę, oddaję działkowiczom. Różne broszurki są dla nich, przecież oni muszą wiedzieć, że trzeba jak kompostować, jak robić chociażby głupią łąkę z kwiatami czy coś. I bardzo chętnie z tego korzystają działkowicze. Przychodzą do naszej siedziby i tam korzystają z różnych broszurek. Czy zarząd korzysta z poradnictwa udzielanego przez Okręgowy Zarząd i Krajowy Zarząd telefonicznego i internetowego? Tak, korzystamy i to w bardzo szerokiej skale. Mamy różne czasopisma, mamy działkowca, który dostaje to, ale przyznam się, że już od dłuższego czasu nie widziałam, nie dostałam, nie otrzymałam Zielonej Rzeczpospolitej. To było takie czasopismo, które sama chodziłam, zanosiłam działkowcom, dawałam, bo w nim było szereg różnych innowacji, innych takich wiadomości i to naprawdę było przydatne dla działkowiczów. Nie wiem, czemu ostatnio się nie pokazuje. Czy zarząd okręgowy to już przestał nam przysyłać, czy Warszawa nie daje? Coś w tym jest, ale bardzo prosimy o wznowienie tego czasopisma. Dziękuję pani. Dziękuję.